19 czerwca wspominamy świętych męczenników Gerwazego i Protazego. Imię Gerwazy w języku greckim etymologicznie znaczy tyle, co ten, który dożył sędziwego wieku, czyli czcigodny. Greckie imię Protazy tłumaczy się jako pierwszy, czyli znakomity. Według Pasio z V wieku Gerwazy i Protazy byli bliźniakami, żyjącymi za czasów cesarza Nerona w I wieku. Ich rodzicami mieli być święty Witalis i święta Waleria. Po śmierci rodziców bracia rozdali swą majętność i prowadzili życie modlitwy i umartwienia. Kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan, zostali oskarżeni przed namiestnikiem rzymskim Anastazjuszem. Ponieważ odmówili złożenia bóstwom ofiary z kadzidła, zostali skazani na śmierć. Gerwazy przez ubiczowanie ołowianym prętem, a Protazy przez ścięcie mieczem. Zostali pochowani w Mediolanie. W roku 356 ich ciała odnalazł święty Ambroży, któremu święci mieli się ukazać, w czasie prac na terenie podziemi kościoła świętych Nabora i Feliksa. W uroczystej procesji przeniesiono je do tego kościoła. Kiedy zaś po śmierci świętego Ambrożego ku jego czci wystawiono bazylikę w Mediolanie, w osobnej kaplicy, we wspaniałym sarkofagu, umieszczono ciała Gerwazego i Protazego wraz z relikwiami świętego Ambrożego. Odtąd rozpowszechnił się na zachodzie zwyczaj, że uroczyste przeniesienie relikwii świętych z grobu ziemnego do kościoła dla kultu uważano za formalną kanonizację. Tak było aż do wieku XII, kiedy stolica apostolska zarezerwowała sobie kanonizację świętych. Dekret Urbana VIII z roku 1634 wprowadził do dziś obowiązujący kanoniczny proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny. Gerwazy i Protazy są pierwszymi patronami Mediolanu i Breisachu w Niemczech i drugimi patronami diecezji Lugano z rytem ambrozjańskim. Są również patronami dzieci i pracujących przy sianokosach oraz orędownikami dobrych zbiorów siana przeciw kradzieży i krwawieniu. Wymieniani są w litanii do wszystkich świętych. W ikonografii przedstawiani są jako młodzieńcy, czasami w stroju diakona. Ich atrybutami są narzędzia męki, bicz, miecz oraz palma męczeństwa, wieniec zwycięstwa, krzyż i dyscyplina. Módlmy się. Boże, Ty swoją łaską doprowadziłeś świętych Gerwazego i Protazego do chwały męczeństwa. Przez zasługi męczenników udziel nam przebaczenia grzechów i zachowaj nas od wszelkich przeciwności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.